Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym poradniku w sezonie 13. Z tej strony wasz ulubiony twórca Michael na tym kanale. I dzisiaj mam zaszczyt zaprezentować wam Zaka. Świeżo po zmianach, świeżo po nowych itemach, które zostały dodane do rozgrywki. I dzisiaj wpadłem na pomysł, że przedstawię wam najbardziej defensywne, a zarazem ofensywne zestawienie na Zaku pod najnowszy item mityczny, który zwie się dokładnie Heartsteel. Na polski jest to, żeby wam nie skłamać, stalowe serce. Ten generalnie teamek polecałbym samemu sobie serdecznie zbudować tylko i wyłącznie Merkury przeciwko tej Vex, a potem budować tylko i wyłącznie armory, wiecie, jakieś Tormaile, Omeny, Randuina, Jakszo czy jakieś inne Sunfajerki. No kto tutaj mi więcej AP zrobi niż jeżeli ta Vex. Jeżeli chodzi o runki, to runki też gramy tradycyjne, takie niezmienne od zeszłego roku, czyli stricte Aftershocka połączonego z runkami, które wzbogacają nasze leczenie. Przywracają nasze zdrowie wtedy, kiedy zdobywamy eliminację, czy chociażby posiadamy statystykę defensywną jak Tenacity, bo Tenacity zawsze zwalcza wszelkie stuny przeciwko nam, czyli jeżeli przeciwnicy posiadają przestraszenie od Vex, jakieś stuny od Leonki, czy chociażby nawet od Gnara te dwa stuny na jego formie, no to w całokształcie otrzymujemy mniejsze ogłuszenia, mniejsze te wszystkie przeliczniki i nasza postać chociaż może się ruszać w fajcie. Także to tyle, jeżeli chodzi o runki. Alternatywnie też można budować sobie poniekąd inspirację na Zaku. Wiecie, jakie zadłużenie się w sklepie, budowa obuwia. Future Market, żeby się zadłużać w sklepie, żeby częściej budować i szybciej swoje przedmioty. Bądź nawet i Cosmic Inside'a, żeby teoretycznie te wszystkie elementy aktywne były skrócone o jakiś tam czas odnowienia. Natomiast jeżeli chodzi o Clear'a, no to Clear też jest taki bezmienny. Zapewne już nie jednym poradniku wam mówiłem i po raz kolejny będę też to powtarzać. Polecam wam full clearować, bo z reguły Zak jest naprawdę wyśmienitą postacią, która nie musi się spieszyć. Cleara wykonamy w okolicach 3.20-3.30, to akurat będziemy posiadali czwarty poziom i ten żuk będzie aktywny. W konsekwencji takiego mastera będziemy mogli sobie również wyeliminować. Za chwilkę przejdę do wszelkich aspektów Zaka, jeżeli chodzi o przedmioty stosowane, na przykład maksowanie umiejętności, czy chociażby potencjalne combo z kontrami. Jednakże no, na spokojnie jeszcze wysłucham waszych pytań takich wstępnych, bo może takie też się pojawią na tym czacie. I swoją drogą też zachęcam każdego użytkownika, który teraz ogląda ten materiał na YouTubie, żeby częściej wpadł na nasze transmisje na żywo, no bo coraz częściej staram się być aktywny na moim kanale i w konsekwencji takie materiały też na żywo nagrywam. I cześć panie masterku, mam nadzieję, że ty się lubisz ze mną tradować. Generalnie nie wiem, czy ja go zabiję, ale możemy nabić na niego stuna. Możemy go przedłużyć i gitara siema. Wiecie, co tak naprawdę wygrało trade między masterem a Zakiem? Generalnie Roam Ezreala też poniekąd, jednakże ten kluczowy stun, którego mu wklepaliśmy za pomocą naszej umiejętności Q, anulował chyba jego leczenie z tego, co się orientuje. Dobra, spróbujmy na szybkości jeszcze zdobyć tego drugiego żuka, żeby totalnie tego mastera zdeklasować farmą. Chociaż widzę, że możemy go spróbować zabić. Luckyst, 1 złoty. Chodź tu. O, jest zielony smite, to kiedy pełna itemizacja zielona? Kiedy ta itemizacja? No właśnie myślałem na to, żeby teraz to zrobić, wiesz? Bo teraz to może być całkiem fajne do oglądanka. I jednocześnie nagramy poradnik, bo wydaje mi się, że to może być idealne połączenie wszystkiego i będzie wszystko grało i huczało. Dobra, mamy 1500 złota, to chyba będzie najwyższy czas, żeby się poniekąd wycofać do bazy po pierwsze zakupy. Na początku samym złożymy pierwsze fragmenty naszego Heartsteela, czyli elementu mitycznego, no bo na Zaku oczywiście zdrowie ma największą wartość. I od razu kupimy sobie w międzyczasie obuwie. Poniekąd mógłbym też złożyć tutaj Darkseela, żeby zdobywać staki. Jednakże 50 golda w tym etapie rozgrywki to jest zbyt długi okres, żeby czekać w bazie. Dlatego starajcie się najczęściej na samym starcie budować na Zaku zdrowie, żeby miał lepsze przeliczniki i za pomocą na przykład takiego Kindlegena miał również i CDR-ki. W konsekwencji jego EW czy inne Q jest skrócone o jakiś tam procent. Jeżeli chodzi o nawiązanie odnośnie umiejętności Zaka, to tutaj się, można powiedzieć, w małym stopniu zaczynają schody, bo jego umiejętności nie są zbyt skomplikowane, jednakże mają bardzo długie opisiki, jak zresztą widzicie, bo porównując to do niektórych postaci, to jest serio dużo. I zacznijmy sobie od pasyweczki. Pasywką Zaka jest tak jakby drugie życie. Za każdym razem, kiedy Zak otrzyma swoje śmiertelne obrażenia, to przez krótki okres staje się tak jakby jeszcze do uratowania, ponieważ on umiera i pojawiają się takie jakby cztery bloby. Cztery zielone żelki, jak zwał, tak zwał, które wracają tak jakby w miejsce postury Zaka, tam gdzie umarł.
I ostatecznie mogą go również przywrócić do życia pod warunkiem, że te bloby do siebie tak jakby zejdą. W konsekwencji Zack może przeżyć i również nawet jak możecie dostrzec, nad poziomem mam pewnego rodzaju taką aureolkę. I to właśnie oznacza, że Zack posiada pasywkę. Jeżeli tej aureolki nad swoim HP nie posiada, no to znaczy, że pasywki nie posiada. Pasywka ma równo 5 minut cooldownu z tego co się orientuje. No i te bloby też zależnie ile HP będą miały na samym końcu, też w zależności od tego przewracają HP takiemu Zackowi. Więc jeżeli bloby przeżyją na 100% HP, to Zack chyba z tego co się orientuje otrzymuje od 10 do 50% swojego posiadanego aktualnie zdrowia. Nawiązując do kolejnej umiejętności Zacka, mamy charakterystyczne Q, które teraz użyłem w minionka. Jest to umiejętność, którą maksujemy jako drugą w naszym zestawieniu, ze względu na jej daleki zasięg po części obrażonka plus jeszcze potencjalne ogłuszenie przeciwnika. Tym elementem przedłużamy nasze combo, bo początkowo wskakujemy w danego przeciwnika za pomocą naszej umiejętności E, by następnie na tak jakby podrzuconym i ogłuszonym celu użyć naszego Q, żeby tym samym przedłużyć jeszcze to ogłuszenie na wrogu. I to też jest element, który skaluje się wraz z mocą umiejętności, więc ktokolwiek jeżeli by grał Zackiem pod full APK, no to tą umiejętnością też by sporo damage'a zadawał. Najczęściej staracie się to Q używać tak naprawdę w dwa różne cele, żeby właśnie nabijać te ogłuszenie, bo jeżeli dwukrotnie uderzymy naszym Q w jeden cel, to go tylko i wyłącznie spowolnimy. Również ta umiejętność działa na wszystkich jakichś neutralnych stworkach, czyli mamy na przykład taką Leonkę, wyłapiemy ją sobie, a niestety nie, bo przefleszowała, ale jeżeli byśmy ją wyłapali za pomocą Q i hitnęli na przykład Drake'a, czy chociażby jakiś inny plant, czyli jakąś, nazwijmy to, roślinkę, no to też taka Leonka może otrzymać stuna. Kurde, chcę to wam zaprezentować, a mnie przeciwnicy biją, także jakby co to zaprezentuję wam za chwilkę, bo teraz tego, no, sami widzicie, że zrobić nie mogę. No tutaj przeciwnicy nas potencjalnie chcą zabijać, no w sensie szanuję za próbę, ale chyba się nie uda, przyjacielu. Nie wiem po co ten fleszyk ze strony tej Caitlynki, no ale okej, niech będzie. No powinniśmy raczej zabić na spokojnie, nie wydaje mi się, że Leonka jest zbyt ciężkim przeciwnikiem. Dobra, hitnijmy go za Q. O, i tak wygląda mniej więcej nasze Q w akcji, a tak wygląda dokładnie nasza pasyweczka, czyli w tym momencie, kiedy przeciwnicy nas obijają, tak jakby maleje nam szansa na odnowienie czy przywrócenie sobie życia. Jednakże jak widzicie sami, te bloby przeżyły, dały mi drugie życie, mimo to, iż dostałem tak naprawdę obrażenia śmiertelne, tak jak to poprawnie się czy profesjonalnie nazywa. Nie wiem, czy to nie jest zbyt YOLO. Na spokojnie gierkę będziemy troszkę przedłużali, żeby wam pokazać całokształt tego builda, także ze spokojem wycofajmy się do bazy. Moim zdaniem powinno to być znerfione do granicy 600 albo nawet i 500 punktów, bo tak naprawdę na starcie macie tak zwaną plemienną zbroję. Po drugie, dostarczacie sobie jeszcze 200% health regeneracji, co jest świetnym przelicznikiem dla takiego Zacka, który głównie opiera się na zdrowiu, ciągłych walkach i ucieczkach, przy czym się bardzo szybko regenerujecie. Co więcej, ten item również dostarcza nam Ability Haste'a. I na samym końcu ten element też jest wyśmienity na Zacku, ponieważ mnoży nasze aktualne HP-ki oraz dodatkowo mamy tak jakby tak zwaną statystykę Champion Size, czyli za każdy legendarny przedmiot nasz Zack po prostu zwiększa swoją posturę, zwiększa swój hitbox, przez co jest jeszcze taką jakby, nazwijmy to, większą tarczą w teamfight'cie. Akurat wielkość Zacka w lejcie jest naprawdę przeogromna, i wraz z biegiem czasu, im więcej HP posiada Zack, tym taka ciekawostka, jest większy. Czemu ten Zack tak się powiększa? No bo za każdym razem, kiedy zdobywa zdrowie, no to zwiększa swoją posturę. Jeżeli Zack jest mega mały, czyli posiada raptem 400 zdrowia, czy tam jakieś 500, no to Zack jest naprawdę mniejszą postacią, mniejszą nawet i jakiś Vel'Koz, czy taka Caitlynka. Natomiast kiedy rośnie w siłę i zdobywa bardzo dużo defensywnych statystyk, głównie zdrowia, no to jest wszechpotężny i nie da się go dosłownie zmiażdżyć. Kurde, nie da się go złapać, szkoda. Warto też powiedzieć, że głos mu się obniża jak jest wielki bądź jak jest niski. A że chodzi ci o to, że Zack posiada taki piskliwy głosik jak jest niziutki, a jak jest taki mega wielki koks, to jest taki mordą chcesz wpiernicz? No to tak, to jest akurat też taka ciekawostka, która nie nawiązuje do jego damage'a ani z tych rzeczy, tylko do całokształtu postaci. Dobra, wejdźmy sobie na spokojnie na ganka. Mi się to wydaje, że na spokojnie możemy wjechać tego mastera. No nic tu po mnie, uważam, że raczej powinniśmy wyeliminować tych obydwu przeciwników.
No chyba, że Gnar nas jakoś tak poklika, co raczej wątpię. No, szkoda, że Szenik niestety nic nie może bardziej wklepać. Co ty, gościu, robisz? Dobra, jednego przynajmniej mamy. No dobra, przynajmniej lepiej zabić jednego. Następnym elementem, który zakupimy na naszym bohaterze, to już jest stricte obuwie. Obuwie polecam wam serdecznie wybierać, kontrując jednocześnie większość przeciwnika, czyli w tym przypadku będzie to zakup pancerniaków. No wiecie doskonale, Master, Leonka, MFK oraz Gnar to są głównie postacie bardziej pod AD damage. Dlatego kontrując oczywiście większość, zbudujemy sobie pancerniaki i od razu analizując kolejny przedmiot, zbudujemy sobie Sunfire'ka. No nie jest to niestety sezon 12, gdzie ten item od razu rushowaliśmy z efektem bami. Niestety teraz od razu po itemie mitycznym to się składa i zachowujemy te same statystyki. Następnym elementem naszego przyjaciela jest W, które według takiego silnika Riotu maksujemy jako drugie. Natomiast ja wam nie polecam tego maksować jako drugie, bo według mnie Q jest bardziej użyteczne. Jest to tak zwana niestabilna materia, czyli w skrócie nasz Zak tak jakby w trakcie użycia naszej umiejętności, no jego ciało wybucha i z automatu cały czas generuje takie, nazwijmy to, bloby, które możemy podnosić. Za pomocą tych blobów ciągle sobie nasz Zak przywraca swoje zdrowie, jakie podniesie, oraz w konsekwencji jeszcze lepiej radzi sobie z nadużywaniem swojej umiejętności, bo jak możecie dostrzec, za każdym razem, kiedy podnosimy bloba, skraca się czas odnowienia naszej umiejętności W. Czyli dla przykładu, pójdziemy sobie teraz na Drake'a, nadużyjemy wszystkich, praktycznie wszystkich umiejętności, żeby mieć jak najwięcej blobów. I zobaczcie, mamy 4 sekundy, podnosimy nagle te wszystkie bloby i nasz czas odnowienia spada raptem do 2 czy nawet i do 1 sekundy. Dlatego najczęściej starajcie się używać tak na tyle umiejętności, żeby te bloby szybko podnieść, żeby po raz kolejny użyć swojej umiejętności W, która jest według mnie trochę nawet i kluczowa w co niektórych walkach. Raz zabijmy sobie na spokojnie te dwie osoby. Gdzie ty, gościu? Gdzie ty mi jakiegoś Drake'a próbowałeś zabić? No niestety, wariacie, no unlucky się mówi. Serio? Wow. Jestem w szoku, co przeciwnicy odstawiają. Niby próbują zagrać tak drużynowo, ale ostatecznie każdy gra jakimś gladiatorem tak zwanym i próbuje tylko na arenę pójść przeciwko 5 przeciwnikom. Mógłbyś pójść mocno pod HP-ki, nie tylko resisty, żeby zaprezentować, jak Zak może być wielki? No właśnie taki mam cel. Bo w tym gameplayu, po tym itemie, spróbuję zastosować sobie Sunfire'ka. Myślałem na tym, żeby Spirita tak po części złożyć, Warmoga i od razu Anadema. Więc tutaj te przyrosty moich HP-ków byłyby naprawdę, no bardzo, ale to bardzo duże, więc wydaje mi się, że na spokojnie z 5, raptem 6 koła HP byśmy mogli posiadać. W momencie, kiedy Zak używa swojej umiejętności W, zadaje obrażenia dookoła siebie, tak zwane obrażenia obszarowe, i dzięki temu lepiej jest w stanie obijać każdego przeciwnika w teamfajcie, to jest po pierwsze. Po drugie, tu już wcześniej wspominałem, że ta umiejętność genialnie synchronizuje się właśnie z podnoszeniem tych blobów. No i tak naprawdę w teamfajcie drużynowym patrzcie, jak łatwo możemy orać raptem każdego przeciwnika. No tylko de facto trzeba pamiętać o tym, żeby te bloby podnosić, bo jeżeli tego nie robimy, to jest naprawdę kiepskawo. I tutaj niestety umarłem, bo poleciałem za daleko. Dobra, zakupmy sobie od razu, żeby nie tracić czasu, Sunfire'ka i natychmiastowo będziemy teraz zbierali na kolejny aspekt, czyli już chyba złożymy sobie Spirita, żeby skontrować tą Vex. No śmiechy śmiechami, ale totalnie w tym gameplayu nie posiadamy Resista, a na tą Vex co nieco by się coś przydało, nie? Dlatego złożymy sobie profilaktycznie Spirit Visage, żeby mieć jeszcze lepsze regeneracje, trochę więcej HP-ków, plus jeszcze wcześniej wspomnianą defensywną statystykę, żeby taka Vex w mniejszym stopniu nas one-shotowała. Następną umiejętnością naszego bohatera, którą maksujemy w każdym możliwym zestawieniu, jest jego skok na umiejętności E. No, w dane miejsce, kiedy sobie wycelujemy Zakiem, nasz Zak skacze takie jakby kółko i w momencie, kiedy dany przeciwnik jest na naszym okrągu, no to otrzymuje podrzucenie oraz ogłuszenie. Tą umiejętnością starajcie się najczęściej rozpoczynać swoje walki, bo dzięki niej tak jakby możecie wdrążyć swoje Q, swoje R-ki i tym podobne aspekty. I pamiętajcie, żeby od tego za każdym razem rozpoczynać, no bo wiadomka, na daleki dystans możecie zaskakiwać wroga. Też łatwiutko możecie resetować swój czas odnowienia, kiedy widzicie, że dana akcja kompletnie nie ma sensu, czyli na przykład się napinacie, twierdzicie, nie chce mi się tutaj wbijać, to klikacie sobie prawy przycisk myszy i nagle wasz czas odnowienia z 10 czy tam 9 sekund spada do okolicy 4. Więc te
te CDR-ki naprawdę mogą mieć istotne znaczenie dla co niektórych osób. No i to chyba byłoby na tyle. Kurde, martwi mnie ten fakt, że Master się tak już troszkę nafidował. Jestem turbo nafidowanym kozakiem teraz, bo mam dwa itemy, kiedy on posiada półtora. Jednakże wydaje mi się, że to może nie wystarczać. No co, będziemy czekali na jego ruchy i potencjalnie będziemy się je skontrować. Siemano, Vex. Dobra, cyk, cyk, myk, myk. O kurde, ona tysiaka była warta. Nie no, pokczam. To od razu wycofamy się w takim razie do bazy, bo jak ona była warta tysiaka, chociaż ja tu też widzę kolejną inicjację. I patrzcie, za każdym razem takim znakiem staracie się pozycjonować za ścianami, gdzie wiadomo, że przeciwnicy was kompletnie nie widzą. I wtedy natychmiastowo, kiedy wróg was de facto nie widzi, no to zaskakujcie go takimi skokami, bo widzicie, taką już de facto MF-kę oraz takiego gnara ładnie zaskoczyliśmy. No i zdobywamy kolejne dwie asysty na nasze konto. Zawsze takim znakiem starajcie się inicjować walkę jako pierwsi. Nigdy nie oczekujcie na tak jakby ruchy przeciwnika, bo to kompletnie nie ma sensu. W sensie, jak chcecie być zależnym od wroga, to proszę bardzo. Natomiast uważam, że znak nie jest bohaterem, który pozwala sobie na ruchy przeciwnika i dopiero potem coś robi. Bo tak naprawdę jego potencjał jest głównie na tym, żeby kogoś zaskoczyć, wskoczyć, siemano, kliknąć 2-3 spelki i żeby drużyna to przedłużała. Tak jak zresztą widzicie, doprowadziliśmy przeciwnika do zużycia dwóch kluczowych czarów typu błysk. Dobra, wycofamy się na spokojnie do bazy, kupimy sobie spiryta i teraz to, na co wszyscy czekają, czyli Warmog. Moi drodzy, bardzo polecam ten itemek, bo to jest raptem nasz drugi item mityczny, bo posiada bardzo podobne statystyki. 200 base regenu, 800 HP-ków, 10 ability haste'a, to jest niestety troszkę mniej. Jednakże jest to super przedmiot, który był stosowany na Zaku w każdym możliwym aspekcie, doprowadzając Zaka do takiego wielkiego rozmiaru i dostarczając mu już chyba łącznie z 400% basic regeneracji. Ciekawe, czy oni robią jakieś pułapki. Takie wstępne mógłbym tutaj wjechać, no ja się tego za bardzo nie obawiam. Fajne jest to, że cały czas mamy reperkusje, zwiększają armorki, przez co przeciwnicy nie biją mi aż tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Nie wiem, czy cię powstrzymam za wariacie, ale mogę się postarać. Widzę, że ten master nic mi totalnie nie robi. W sensie próbował mnie przez chwilkę obijać, ale postanowił, że będzie uciekać. No to wow. Genialne zestawienie Kraken Slayera oraz Błotka. Jeżeli chodzi o kontry bezpośrednio tejże postaci, polecam wam serdecznie stosować w miarę możliwości bardzo podobne itemy, co stosuje master na każdej postaci. Jednakże warto też wspomnieć o najbardziej, największej kontrze naszego bohatera, czyli Trundla. Trundle jest naprawdę zbyt silnym herosem przeciwko Zakowi, bo może łatwo kancelować jego skok za pomocą pilara. Po drugie, ma również procentówki na swoim ultimate, a po trzecie, dodam również, że Trundle świetnie sobie radzi w walkach 1 na 1. W konsekwencji taki Zak już jest od razu zdominowany. Jeżeli widzicie faktycznie przeciwko sobie Trundla, to polecam nawet i doczować, bo nie warto takiej rozgrywki grać. To jest według mnie największa kontra przeciwko Zakowi. Jest jeszcze oczywiście wiele więcej bohaterów, którzy łatwo sobie radzą przeciwko Zakowi. Między innymi jakieś postacie dysponujące Divine'em. Kraken Slayery, które stosują True Damage, który unika tych wszystkich defensywnych statystyk, które tak naprawdę farmiły przez całą gierkę, żeby na ostatnim fajcie być turbo tankiem i turbo kozakiem. To jest właśnie wszystko zależne od tego, jakie itemki stosujecie, ale mówię, że najbardziej ofensywne są najbardziej praktyczne przeciwko tankom. Zwykle tak było, jest i zapewne będzie. No i wariacie, chyba też umarłeś. No i kozacko. Całokształt naszego bohatera to aktualnie Zak posiada 5200 zdrowia. No 5300, bo dostaliśmy level upa. Jednakże, jeżeli złożymy nasz ostatni element, czyli anadema, plus jeszcze będziemy mieli 18 poziom, wydaje mi się, że Zak może mieć maksymalnie 6500 zdrowia. Bo jeszcze możemy sprzedać sobie obuwie i kupić jakiegoś Stormaila, albo również kupić potkę, która też nas wzbogaci wobec statystyki defensywne. Więc wydaje mi się, że to może być całkiem dobry ruch z naszej strony. No i zobaczymy, co przyniesie late game. No teraz to jest taka sytuacja, że ja zaskakuję pod turecik, mówię siemano każdemu przeciwnikowi i tak mogę ich łatwiutko klikać, jak mi się żywnie podoba, bo czy przeciwnicy mi cokolwiek robią, no tak nieszczególnie bym powiedział. Dlatego widzicie sami, że Zak jest nie tylko i wyłącznie żywą tarczą w teamfajcie, który posiada chore regeneracje, ale równocześnie też zbyt chore obrażenia, stosując tylko i wyłącznie elementy defensywne. Nie mam tutaj absolutnie żadnego AP, 0 Dark Sealów, 0 jakichś
ofensywnych liandr, medżajek i tym podobnych spraw. Po prostu gram tylko i wyłącznie tanka, a i tak jestem w stanie robić mnóstwo damage'a, deklasując mojego oponenta. I chyba zakończymy ten mecz łącznie ze statystykami 10-2-14, także GGWP. No i przejdźmy standardowo do podsumowania, które zapewne każdego ciekawi. Podsumowując, moi drodzy, ten piękny gameplay, w niecałe 32 minuty gierki udało się wbić brąza dwójkę, deklasując totalnie naszego przeciwnika, a jeżeli chodzi o podsumowanie, to łącznie zadaliśmy najwięcej damage'a w naszej drużynce oraz dodatkowo statystykę, na którą się najczęściej patrzy na Zaku, to damage taken, czyli otrzymany damage, oraz healing done, czyli elementy, które nas wyleczyły. Łącznie wyleczyliśmy się zawartość 45 715 punktów heala, przez co sami widzicie, że tą statystyką totalnie oradzi każdego możliwego oponenta i również też damage, co za tym idzie, to chyba też udowadnia. Dlatego stosujcie Zaka pod tanka, bo jest naprawdę niesbalansowany i warto go wymasterować, bo w sezonie 13 głównie tanki będą dominowały metę, dlatego takim Zakiem będziecie mogli łatwo sobie bijać brąza, silvera, golda czy nawet i platynę. Także podsumowując, subskrybujcie kanał, lajkujcie materiał dla zasięgów oraz częściej wpadajcie na moje transmisje na żywo, gdzie nagrywam tego typu content dla was samych. Także do zobaczenia następnym razem. Thank you.